mieszkańcami. Chodzi o to, by jak tłumaczył szef resortu dzielnicowy, był policjantem pierwszego kontaktu. Nauczyciele w Grecji protestowali dziś przeciwko zmianom w szkolnictwie. Demonstracje pedagogów odbyły się w Atenach, w Salonikach, Chani, na Krecie i innych greckich miastach. Część nauczycieli brała też udział w strajku, który ogłosiły związki zawodowe. Nauczyciele twierdzą, że zmiany, jakie wprowadza grecki minister edukacji, prowadzą do obniżenia poziomu nauczania w greckich szkołach państwowych. Sprzeciwiają się m.in. zmniejszeniu godzin nauczania i domagają się zatrudnienia brakujących nauczycieli. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. To człowiek powinien być podmiotem ekonomii, zaś wypracowywany zysk narzędziem do realizacji celów humanitarnych i społecznych. Podkreślił to arcybiskup Stanisław Gądecki w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Mszą świętą sprawowaną przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na stołecznej Pradze rozpoczęło się doroczne spotkanie ekonomów diecezjalnych i zakonnych. Arcybiskup Gądecki podkreślił, że najważniejszym elementem ekonomii jest człowiek i pamiętać powinien o tym każdy ekonom. Dodał on, że dobry ekonom to taki, który potrafi przewidywać nawet daleką przyszłość, a więc musi widzieć nie tylko rok do przodu, ale 14 lat. Ponadto zna środki zapobiegawcze, które winny być zastosowane, aby zagwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości, tłumaczył arcybiskup Gądecki. Blisko 1500 młodych wiernych uczestniczyło wczoraj w uroczystości podwyższenia Krzyża Świętego podczas kolejnego diecezjalnego Dnia Młodzieży Diecezji Trochiczyńskiej. Wydarzenie zorganizowano na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach nad Bugiem. Tegoroczne spotkanie, na które zaprosił biskup trochiczyński Tadeusz Pikus, przebiegało pod hasłem Bądź świadkiem miłosierdzia. Uroczystość stanowiła podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży oraz za 25 lat istnienia diecezji trochiczyńskiej. Przypominały o tym kopia krzyża i ikony Maryi, symboli Światowych Dni Młodzieży, a także chrzcielnica i paschał, przy których odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Podczas uroczystej mszy świętej wieńczącej Afrykański Kongres Bożego Miłosierdzia w Kabuga w Rwandzie, kontynent afrykański został powierzony miłosierdziu Bożemu. Akt zawierzenia odczytał specjalny wysłannik papieski na to wydarzenie, kardynał Laurent Pasinia, arcybiskup Kinshasy w Demokratycznej Republice Konga. Ksiądz Stanisław Filipek, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kabuga, a zarazem główny organizator kongresu, podkreślił, że wydarzenie to było dla mieszkańców Afryki niepowtarzalną okazją do zagłębienia się w istotę Bożego Miłosierdzia oraz wskazał drogi, jak to miłosierdzie realizować w codziennym życiu. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. W Polskim Radiu 24 Nos Kleopatry. Już wracamy, Wiktor Świetlik. Moimi gośćmi są dr Jan Żaryn, profesor Jan Żaryn i dr Tomasz Zomer. Mówiliśmy sporo o tle tego wydarzenia 17 września, czyli rocznicy, którą będziemy mieli za dwa dni. To trwało linearnie. Coś się wydarzyło za Polską wschodnią granicą wcześniej. I 17, jedno z takich największych zarzutów, które stawiane są polskiemu dowództwu, polskim czynnikom politycznym z września 1939 roku, jest to, że nie wypowiedziano wojny Związkowi Radzieckiemu. Sądzicie panowie, że to by zmieniło rzeczywistość na lepsze czy na gorsze? Jakie byłyby skutki wypowiedzenia wojny Związkowi Radzieckiemu i ogłoszenia po prostu agresji sowieckiej? No raczej by to miało znaczenie symboliczne, bo jak wiemy, Związek Sowiecki nie był stroną traktatów genewskich, w związku z czym status polskich jeńców prawdopodobnie też by był dosyć, znaczy podobny. Ale było coś w tym rzeczywiście, że ta polska armia no, tylko incydentalnie właściwie ruszyła do walki, tak? Było coś przeciwnego. Tak, aczkolwiek ja mam wrażenie, tutaj też zaraz poproszę profesora Żaryna o opowiedzenie, jak to było, bo ja mam wrażenie, że to przekonanie, że w 1939 roku, że we wrześniu nie walczyliśmy z Sowietami, no jest troszeczkę takie zbyt redukcjonistyczne, że to jest tak łatwo im szło. No jednak były walki o Wilno, były walki o Grodno. Bodajże tam podaje się liczbę około 3000 żołnierzy sowieckich, którzy zginęli. No
bo można mówić dużo czy mało. No, dla przypomnienia, no, liczba zabitych Niemców oscyluje między 16 a 25 według tam rozmaitych, według rozmaitych szacunków. Więc nie, jakaś 45 tysięcy. 40. A to są... We wrześniu 1939 roku, według badań profesora Pawła Piotra Wieczorkiewicza. Czyli to jest liczenie tych zaginionych. Niemców tych 30 tysięcy zaginionych. Mhm. A około 200, ponad 200 tysięcy zabitych i rannych po polskiej stronie we wrześniu 1939 roku. I w tym kontekście oczywiście 3 tysiące żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej jawi się jako margines w tychże wojny. Pytanie, panie profesorze, czy nawet nie jest gorsze w tej sytuacji to, że ten margines, ale z drugiej strony również trud czy wysiłek zbrojny polskiego żołnierza, tak, w tych kilku miastach, gdzie korpusy KOP-u czy Armia Polesie walczyły z tymi Sowietami, poszedł na marne w tym sensie, że on już zupełnie nie został zapamiętany, ponieważ rzeczywiście w tej świadomości masowej po prostu Sowieci po prostu wjechali czołgami i ciężarówkami do Polski i ją zajęli. Znaczy, to jeśli można, sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i trzeba jednak wrócić do wojny 1939 roku polsko-niemieckiej. Mianowicie pierwsza rzecz, którą trzeba przynajmniej jako tezę przyjąć, to, że myśmy niewątpliwie przegrywali wojnę 1939 roku z Niemcami, ale i tak się wydawało na pewno po pierwszym tygodniu, po następnych dniach, że jest rzeczywistość nieodwracalna. Tym bardziej, że wywołanie wojny przez Anglię i Francję trzeciego dnia wrześniowego nie miała swoich konsekwencji, ale zgodnie z umowami polsko-francuskimi strona francuska powinna wejść do wojny do 17 września. I teraz to, co się udało dowództwu polskiemu zrobić w 1939 roku, to to, że udało się za sprawą Armii Poznań przede wszystkim, czyli dzięki generałowi Tadeuszowi Kutrzebie, ale także innym dowódcom, którzy znaleźli się w tym miejscu, związać armię niemiecką w miejscu, które już w zasadzie można by powiedzieć, że było w rękach niemieckich. To jest między 9 września a 22 września, gdzie armia niemiecka jest związana, po 17 oczywiście coraz słabiej, bitwą nad Bzurą, która oczywiście jest bitwą dużo rozleglejszą, bo ona sięga aż do Łomianek podwarszawskich, do Sochaczewa i tak dalej. Nazywamy ją małym fragmentem terytorium, ale ona jest wielką operacją. I to związanie Niemców, gdyby do 17 września Francuzi zdecydowali się na wejście na terytorium Niemiec, mogłoby odwrócić losy całej wojny 1939 roku. I to nie jest zdanie tylko moje, czy tylko historyków w ogóle, tylko to jest zdanie niektórych dowódców francuskich, którzy rozumieli tą operację, ale przegrali wewnątrz państwa francuskiego i było to także zrozumiane przez polskich dowódców, którzy w zasadzie pisali w rozkazach, że najgorsze mamy za sobą, nie przed sobą. Za sobą. Czyli te pierwsze 8-10 dni. 17 września zaczyna się kolejna wielka bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. I teraz ta wiadomość o wejściu Sowietów, a nie o wejściu Francuzów, jest momentem, w którym po prostu załamuje się dowództwo polskie. Znaczy, marszałek Rydź-Śmigły potem gdzieś pisze w swojej próbie wytłumaczenia się z tego, co zrobił, że po 17 września nie miało już żadnego sensu w ogóle jakikolwiek plan obrony związany z funkcjonowaniem Wojska Polskiego na terytorium kraju. I może to jest taki eufemizm, który on zapisuje w swojej pamięci. Natomiast niewątpliwie dramat 17 września polega na tym, że my potencję jeszcze wbrew pozorom mamy bardzo dużą, a w gruncie rzeczy najazd Sowietów, a brak informacji z Zachodu powoduje, że w głowach dowództwa polskiego nie ma ratunku. To znaczy nie ma pozytywnej jakiejkolwiek informacji w nich samych, która by ich przygotowała do tego. Oni zostali tym totalnie zaskoczeni. I stąd ten rozkaz fatalny w skutkach marszałka Rydza-Śmigłego, który próbuje właśnie nie
kierować się tym, ale zgadzam się tutaj z panem doktorem Zomerem, że niewiele by to zmieniło. Natomiast próbuję w jakiejś mierze oddalić fakt, mimo że on jest jednoznaczny. Czyli decyduje się na wydanie rozkazu, który w gruncie rzeczy przeszkadza poszczególnym dowódcom w jasnym samookreśleniu się, jak traktować najezdników wschodnich. I Orlik Rykoman jako dowódca między innymi Korpusu Ochrony Pogranicza, a potem będzie już dowódcą większych formacji, będzie człowiekiem, który sam musi sobie to powiedzieć, bo mu marszałek Rydźmigły w tym nie pomógł. I podejmuje walkę z Sowietami i będzie niewątpliwie tutaj ważnym elementem tego procesu sprzeciwu wobec najezdnika, między innymi także biorąc udział w obronie Grodna, w tym, żeby wspomóc tych polskich harcerzy i innych, którzy tam w mieście się przeciwko Sowietom opowiedzieli i zorganizowali, także przeciwko Żydom miejscowym komunistom, którzy z kolei czekali na armię sowiecką jak na wybawiciela. A już z kolei generał Wiszyński, który będzie chciał próbować negocjować de facto z Sowietami i zaniecha twardej obrony Wilna, no skutek będzie taki, że zostanie zastrzelony przez Sowietów. To, więc ale w związku z tym to jest ten dramat. To jest ten bardzo dramat często wywołany podnoszony rozkazem marszałka Śmigłego, który potem próbuje się tłumaczyć, że nie miało to jest koniec. Ten rozkaz składania broni właściwie jest bardzo często, no też pada taki argument, że przynajmniej dałby jeden efekt, że polscy oficerowie nie ginęliby w Katyniu, czy wcześniej w tych wszystkich więzieniach od strzału w głowę, tylko ginęliby w walce z Sowietami, zabijając żołnierzy przeciwnika. No to jest oczywiście domniemanie, ale ono jest w jakiś sposób ufundowane na całej logice zachowań Sowietów wobec Polaków. Bo jednak proszę sobie uświadomić, że co zrobili Sowieci od powiedzmy 1935 roku, a tak naprawdę od 1933, bo to jest może mniej znana historia, ale jeżeli analizujemy jakby liczebność sowieckich represji, to przed 1937-1938 rokiem takim szczytem wcale nie był czerwony terror, czyli te lata tam 18, 19, 20 powiedzmy jeszcze do pewnego momentu, tylko właśnie rok 1933. W roku 1933 aresztowano też bardzo dużo Polaków, wtedy tak naprawdę rozpoczęto akcję wysiedlania, ale też mordowano innych ludzi, co miało pewien związek właśnie z nazwijmy to wygaszaniem historii Wielkiego Głodu, który tutaj bym wszedł w pewną polemikę, moim zdaniem jednak wydarzył się przy całej zbrodniczości systemu przypadkiem troszeczkę. Czyli to nie było zaplanowane, tylko na to się nałożyło parę konsekwencji, czyli komunistyczne prawa, które normalny człowiek wiedział, że to doprowadzi do głodu, ale oni myśleli, że wręcz przeciwnie, to pomoże zwiększyć zbiory. Ale skutek był taki narodu ukraińskiego. Bo na to się jeszcze nałożyły warunki atmosferyczne. Po prostu akurat w tym 1932-1933 roku doszło tam do jakichś nieprawdopodobnych suszy, których nie było. I te dwa, z jednej strony ta polityka tych chlebozagatowek, zbierania, wysyłania, krótko mówiąc, rabowania ludzi z żywności, spowodowała, że ci ludzie wymarli i stali się bardzo zdziwi nawet. Zostawmy Wielki Głód, jeszcze będziemy mieli o nim okazję. Co się potem działo? No potem się działo, zaczęły się w 1933 roku pierwsze wysyłki, w 1935 roku one już były masowe, tak, 80 tysięcy ludzi do Kazachstanu, a w 1937 roku zaczęły się już rozstrzeliwania. A co się dzieje, jak wchodzą Sowieci? Dokładnie to samo. Najpierw się zaczęły spisy wyłaniania ludzi, bo oczywiście Sowieci mieli czas, żeby to spisać wcześniej w swoim kraju. Tutaj to musiało być szybko zrobione. I potem od grudnia 1939 roku pierwsze wywózki. A potem eskalacją już w 1940 roku było rozstrzeliwanie. Przerwę pytanie. Czy przed 1939 rokiem na ile funkcjonowała świadomość w Polsce? Na ile sobie uświadomiono to, co się dzieje za wschodnią granicą II Rzeczypospolitej? No ja tutaj jako osoba, która się podejmuje to badanie, ja nie przeczytałem od razu, muszę tutaj powiedzieć, wszystkich akt MSZ-u, MSZ-u polskiego odnoszących się jakby do tych komunikatów, które spływały, ale poza tymi aktami no, czytałem tam wiele dokumentów dotyczących tej sprawy i sądzę, że ta świadomość była bardzo nikła. Wiadomo było, że coś złego się dzieje, ale że dzieje się coś takiego, co się działo, to
tego nie wiedzieli. W 1937 roku, jak rozpoczęła się operacja antypolska, a wcześniej antyniemiecka, to jednak Niemcy jakieś informacje mieli, bo oni, mimo że ta operacja antyniemiecka miała zupełnie inny charakter na początku, zwłaszcza raczej wysiedlania tych Niemców, wyrzucania ich ze Związku Sowieckiego niż mordowania, dopiero ten zbrodniczy charakter ma od stycznia 1938 roku ta operacja antyniemiecka. Natomiast momentalnie Niemcy wezwali swoich obywateli będących w Związku Sowieckim do powrotu w związku z jakimś zagrożeniem. Polski MSZ takiego komunikatu nie wydał. Mam, jak śledziłem te sowieckie dokumenty, to jest jeden dokument, ale dopiero z listopada 1938 roku, gdzie NKWD zapytuje Stalina, że są jakieś zapytania ze strony polskiej na temat ludzi, którzy zniknęli, co mają odpowiedzieć. Innymi słowy, wtedy już jakieś zapytania były, tak? I Stalin wtedy już kończył, bo już się kończyła, ta operacja się skończyła właśnie w listopadzie 1938 roku, dał takie lakoniczne stwierdzenie, a odpowiedzcie coś. Jeśli można w tej kwestii jeszcze, bo to jest bardzo ciekawy problem, to w jaki sposób II Rzeczpospolita widziała Związek Sowiecki i generalnie rzecz ujmując, nie tylko w kontekście tej operacji antypolskiej, ale w kontekście szerszych zjawisk, które tam się działy, trzeba to oczywiście widzieć jak wszystko w odsłonę, znaczy z jednej strony MSW, MSZ, czy przede wszystkim elity wywiadowczo-kontrwywiadowcze na Kresach, prawda? I sam zresztą Korpus Ochrony Pogranicza, który powstaje w 1925 roku, jest przejawem rozumienia różnych rzeczy, prawda? Czyli zagrożenia zewnętrznego. Także można powiedzieć, że ta wiedza na temat Związku Sowieckiego jako zagrożenia zewnętrznego, ale także jako patologii wewnętrznej jest związana z procesami lat 30., które się odbywają na terenach Polski, prawda? Z procesami, w których oskarżonymi są komuniści, czy to z KPP, czy z tych dwóch granicznych komunistycznej partii zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi partii, które de facto nie są ani białoruskie, ani ukraińskie, tylko po prostu sowieckie z większością zresztą żydowską, jeśli chodzi o pochodzenie etniczne. I można powiedzieć, że w tym kontekście my i tak jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, zarówno państwo, jak i opinia publiczna. Można powiedzieć, że opinia publiczna nawet jest w dużej mierze w lepszej sytuacji niż opinia publiczna zachodnia na przykład, która z kolei ma dużo ważniejszą w sensie oddziaływania na społeczeństwo inteligencję własnych krajów, własnych państw, także na przykład amerykańska, która jest zafascynowana Związkiem Sowieckim nadal w latach 20., w latach 30. Ta fascynacja nie umyka z przestrzeni jakby informacyjno-propagandowej. Julian Bryan, który jest nam znany z 1939 roku jako ten, który wspaniale fotografuje nas, prawda, i roznosi światu informacje o bestialstwie niemieckim, przez wiele lat, w latach 30. był korespondentem co i raz tu przyjeżdżającym do Moskwy. A po to tam przyjeżdżał? Żeby piętnować ten kraj? Nie. On był wysłany jako fotoreporter, który miał zobaczyć pewien fenomen. A po co intelektualiści francuscy, angielscy jeździli do Związku Sowieckiego, żeby pisać o nim źle? Nie. Stalin też to doskonale rozumiał, dawał im różne nagrody, jak to był homoseksualistą, proszę bardzo, oddział homoseksualny do dyspozycji i tak dalej, prawda? To była cała wielka operacja, której my jako Polska nie zostaliśmy poddani skutecznie. To jest bardzo, bardzo ważne dla rozumienia naszej tutaj wyjątkowości też jako strony. Pytanie z tym związane, panie profesorze, bo z jednej strony pan mówi o tym, że nie powinna być zaskoczona Sowietami, a jednak 17 września, właściwie jeżeli przeanalizować, no, strona polska zachowywała się przynajmniej, zresztą w kontekście tego, o czym pan mówił w przypadku marszałka Rydza Śmigłego, to dokładnie na to wskazuje, była całkowicie, ale to jest zaskoczenie sytuacyjne. Zaskoczona. To jest zaskoczenie sytuacyjne, a nie zaskoczenie charakterem państwa. Czy Polska, ale czy Polska była przygotowana, czy również tutaj nie powinniśmy mieć pretensji no do naszych przodków, bym powiedział, o to, że jednak ta Polska była zupełnie nieprzygotowana do ataku sowieckiego. Była całkowicie, była
to przygotowana dobrze lub źle. Tutaj kłóciliśmy się 2 tygodnie temu na ten temat. Spieraliśmy z Piotrem Gursztynem i z doktorem Januszem Osiecą na temat tego, czy dobrze była przygotowana, czy nie do 1 września. To jeżeli chodzi o 17 września, taka rozmowa nawet nie ma sensu. Znaczy, jednak ta propaganda w Polsce była też, nazwijmy to, przyjmowana z dobrą wiarą. Jednak to druga połowa lat 30. to jest seria publikacji sowieckich pisarzy w Polsce, tych takich często zahaczających o zbrodnie, jak nie wiem, Isaac Babel, którzy zresztą też opadli ofiarą potem z tej swojej własnej zbrodni. Jednak przypominam słynną wizytę w Związku Sowieckim, czy pamiętam, 45, 36 rok, czyli w momencie, kiedy już się zaczyna ta operacja niszczenia Polaków po pułkownika Lepeckiego, po miejscach zesłania Józefa Piłsudskiego, gdzie był tenże Lepecki wożony przez OGPU samolotem tam po miejscach i zorganizowali mu wycieczkę. Ci sami ludzie, którzy... I on to potem opisywał w cyklu artykułów w prasie państwowej. No, ale z drugiej strony jest pamięć 20 roku, na której jest budowana właściwie cała taka świadomość i duma sanacyjnej Polski. Tak, ale jednak był ten element takiej lewicowej fascynacji. Jednak Związek Sowiecki w 1937 roku to jest wyprawa tam jakichś polarników na biegun północny. To jest pierwszy przelot do Stanów Zjednoczonych. To są jakieś tam gimnastyki urządzane niemalże na wzór faszystowski. To samo, że to przecież te słynne zdjęcia, jak tam maszerują ci gimnastyki. To po prostu to jest kraj, gdzie budują wielkie tamy, gdzie ujarzmiają rzeki. A w tle głód, który zabija miliony Ukraińców oraz mordowanie innych ludzi z różnych przyczyn, mordowanie Polaków masowe, ale tego nie widać, bo to jest wszystko ściśle tajne. Sam fakt, że podobno ambasador Grzybowski był ostatnią osobą w Moskwie, który się dowiedział o pakcie Ribbentrop-Mołotow oraz ataku 17 września, jak do niego rano zastukali i dopiero zaczął palić dokumenty w kominku, świadczy o tym, że coś jakby z tą percepcją było też nie w porządku. Tam są wspomnienia dyplomatów, bo podobno dyplomaci amerykańscy, ambasador amerykański wiedział, podobno, no załóżmy, że wierzymy, japoński podobno wiedział, ktoś tam wiedział, a ten nasz nieszczęsny ambasador podobno nic nie wiedział. Także no, jest tutaj jakiegoś rodzaju problem z tą naszą świadomością. Ja też czytałem takie dokumenty z 1937 roku ze sztabu sowieckiego, gdzie autentycznie, szczegółowo były rozpisane warianty, jak ci Polacy z Niemcami, z Litwinami, ewentualnie z Węgrami zaatakują Związek Sowiecki. Tam to było wszystko rozpisane, że jest wariant taki, że to wiadomo, tam są tak na Poleskiej, wiadomo, że taki duży atak na Rosję to się może odbywać albo na dole, albo na górze, tak? W związku z czym były warianty, co będzie, jak zaatakują na górze, co będzie, jak zaatakują na dole i tak dalej. Tymczasem my wtedy ten plan operacyjny Polski Wschód to było, że my się wycofujemy o 150 km z miejsca na zachód. I do pewnego stopnia to się zdarzyło. To, że polskie wojsko wycofywaliśmy się dość szybko na wschód, tego nikt nie wziął pod uwagę, ale ten plan operacyjny był taki i on w pewnym sensie był zrealizowany, bo ci oficerowie coś na temat tego planu operacyjnego albo po prostu znali. W to główne ustalenie podkomisji MON-u, która uważa tę katastrofę. Szef MON-u, Antoni Macierewicz, powiedział, że strona rosyjska otrzyma nowe materiały na temat katastrofy smoleńskiej. Jak tylko przekaże to, o co 3 miesiące podkomisja smoleńska zwróciła się do szefa Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego TPMW. Obrony, tak, ale ta odwołała Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu. Szefowa rządu poinformowała, że wypełnił już powierzone mu zadania i podziękowała ministrowi za dotychczasową pracę. Premier powiedziała, że resort zostanie zlikwidowany do końca roku. W ciągu 2 tygodni do Sejmu trafi odpowiedni projekt ustawy. Odwołany szef resortu w terminie przedstawił rządowi ostateczny harmonogram, projekt i założenia dotyczące likwidacji ministerstwa. Proces ten będzie nadzorować minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego. Bardzo ważne gospodarcze, ale stracimy tak dużo terytorium związane z istnieniem tego terytorium, niegdyś granicą państwa niemieckiego, że będzie obawa, że Niemcy natychmiast zwrócą się do Francji i Anglii z propozycją pokoju i że ten pokój zostanie przez Francję i Anglię przyjęty. A my będziemy z sytuacją, w której karłowata Polska pozostanie bez bardzo wyraźnego zaplecza i bez żadnego zdania na temat swojej przyszłości.
Także miało to oczywiście swoje konsekwencje negatywne. Przyjęcie planu obrony tak dużego na zachodzie granicznego pasa, ale z drugiej strony było to logiczne z punktu widzenia politycznego. Natomiast na wschodzie ten plan niewątpliwie musiał brać pod uwagę przede wszystkim niekorzystną z naszego punktu widzenia logikę granicy wschodniej. Ten pas 150 km no był, nie z powodów polityki przyjmowany, tylko właśnie przez elity, tak, więc miał swoją logikę tutaj nie obarczoną tym brudem politycznego myślenia, brudem przyszłości. Bo to nie znaczy, że było to coś złego. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, bo tutaj zgadzamy się chyba ze sobą, że oczywiście 17 września 1939 roku zostaliśmy zaskoczeni. Niewątpliwie strona polska nie umiała się odbić ani swojego dowództwa, czyli marszałka Rydza Świętego. Do tej możecie tylko w jednym kwestii będzie umarł, to znaczy uważam, że na tle szczególnie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych myśmy jednak w latach 30. mieli tak silną inteligencję niepodległościową, że jednak ta propaganda komunistyczna, która miała swoje odniesienia przez środowiska komunizujące, przez lewicę PPS-u, przez różnego rodzaju właśnie wyprawy również lewicy sanacyjnej, czy osób widzących jakąś fascynację w Związku Sowieckim, że to jednak wszystko stanowiło margines wobec tego przekazu, który do narodu polskiego szedł ze środowisk także sanacyjnych, ze środowisk narodowych, chadeckich i tak dalej, i tak dalej. No, ale czyli tej inteligencji polskiej, która wówczas miała jednak wiodący głos. Ale jeżeli był to marginalny przekaz, to czy tym bardziej... Margines nie znaczy, że nie był niebezpieczny, skąd to zaskoczenie? Znaczy zaskoczenie było z tego, że nikt nie spodziewał się po stronie polskiej, że Związek Sowiecki będzie pogwałcił porozumienie międzynarodowe z 1932 roku. Totalny błąd. Błąd, bo w świetle niewiedzy o tych rzeczach, które tam się wydarzyły też, no po prostu też z tego wynikało. Tak. Natomiast ja zwracam uwagę też na jednak zachowanie części tej inteligencji potem pod okupacją sowiecką. No ona jednak była w dużej części obrazowo potulna. Zgadzała się na wszystko. No, zdradziła to. Zieleński jest akurat przykładem specyficznym, dlatego że on jednak mimo poddaństwa, czyli uznania realiów i otrzymania dzięki temu dalszej pracy, to jednak nie ma jakichś dokumentów, w których on by się, czy artykułów, w których on by się splamił. Natomiast bardzo wiele po prostu pisało w tych czerwonych gazetach. No paszkwile antypolskie. Wasilewska i inni. Dziękuję. Na pewno będziemy mieli jeszcze okazję o tym rozmawiać także z panami. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiktor Świetlik, moimi gośćmi byli profesor Jan Żary, dr Tomasz Sommer, Moskwa Patry. Za tydzień się usłyszymy z państwem znowu. Dziękuję. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny. Każdy piątek po 18. Maja Kulczyńska, zapraszam. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukowska, zapraszam w Karlą we wschodniej Anglii, gdzie pod koniec sierpnia doszło do zabicia obywatela Polski. Rozpoczęli pracę dwa polscy policjanci. Rzecznik Policji Hrabstwa Essex, Gareth Nicholson, powiedział Polskiemu Radiu, że ich obecność została dobrze przyjęta przez miejscowych funkcjonariuszy. Postrzegamy to jako normalny element współpracy międzynarodowej między policjami. Kiedy giną za granicą brytyjscy obywatele, to normalne, że jadą tam brytyjscy funkcjonariusze, oferując pomoc i informacje miejscowej policji i rozmawiając z ludźmi.
Gareth Nicholson podkreślił, że polscy funkcjonariusze nie patrolują ulic Harlow, jak donosi część polskich mediów. Nie patrolują ulic Harlow, towarzyszą lokalnym zespołom policjantów, są w mundurach, ale nie mają normalnych uprawnień interwencyjnych. Ich rolą jest nieformalny kontakt z polską społecznością w Harlow i wspieranie naszych kontaktów z tą społecznością. Polscy funkcjonariusze nie biorą też udziału w śledztwie w sprawie śmierci Polaka pobitego przez grupę nastolatków. Dochodzenie prowadzi wyłącznie policja hrabstwa Essex i tak pozostanie, powiedział polskiemu radiu Gareth Nicholson. Premier chce w Bratysławie rozmawiać o reformie Unii Europejskiej. Dziś przywódcy 27 krajów wspólnoty bez Wielkiej Brytanii będą dyskutować o przyszłości Unii po Brexicie. Premier Beata Szydło na konferencji prasowej w Warszawie przyznała, że w Bratysławie będzie poruszonych bardzo dużo ważnych kwestii, ale bez wiążących decyzji. Nie ma w tej chwili planowanego wspólnego stanowiska wszystkich 27 państw. To jest moim zdaniem błąd. Przewodniczący Tusk powinien dążyć do tego, żeby państwa podjęły poważną rozmowę na temat przyszłości Unii. Na pewno będzie z mojej strony również przedstawienie zdecydowanego oczekiwania, że Unia Europejska będzie poddana reformom, bo tego po prostu dzisiaj Unia potrzebuje. Unijny szczyt poprzedzony był licznymi konsultacjami wśród europejskich przywódców. We wtorek w Warszawie z premier Beatą Szydło spotkał się szef Rady Europejskiej. Donald Tusk deklarował wówczas, że na szczycie w Bratysławie zostanie wypracowana mapa drogowa reform współpracy. Z kolei w zeszłym tygodniu w Krynicy premierzy Grupy Wyszehradzkiej, w której Polska sprawuje obecnie przewodnictwo, omawiali wspólne stanowisko. Konsultowali się również z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej liczy, że niedzielne wybory w Rosji będą uczciwe. Ewa Pamfiłowa zapowiedziała, że w innym przypadku poda się do dymisji. 18 września Rosjanie będą wybierać deputowanych do Dumy Państwowej niższej Izby Parlamentu. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Znana obrończyni praw człowieka Ewa Pamfiłowa stanęła na czele Centralnej Komisji Wyborczej niespełna pół roku temu. W opinii rosyjskiej opozycji i jej starania, aby przywrócić komisji neutralność, a wyborcom dać szansę na uczciwe głosowanie, przynoszą rezultaty. Jednak lider antyputinowskiej Partii Narodowej Wolności Parnas, Ilja Jaszyn, w rozmowie z Polskim Radiem ostrzega, że do największej liczby fałszerstw dojdzie w dniu głosowania i Centralna Komisja Wyborcza nie będzie miała wpływu na tę sytuację. Ludzie się boją nie tylko wychodzić na ulicę, ale także głosować. Ci, którzy pracują w sektorze budżetowym, twierdzą, że zagłosowaliby na opozycję, ale muszą udowodnić, iż głosowali na jedną Rosję. Każą im fotografować telefonami karty do głosowania i udowadniać, że oddali swój głos na partię władzy. Na zaparcie władzy. Z ostatniego raportu organizacji GOŁOS, która monitoruje przebieg wyborów, wynika, że w kampanii wyborczej doszło do wielu naruszeń ordynacji, a lokalni urzędnicy i media dyskredytowali kandydatów opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hillary Clinton wznawia kampanię wyborczą. Była sekretarz stanu zasłabła podczas obchodów rocznicy ataków z 11 września i przez kilka dni leczyła się z zapalenia płuc. Lekarka Hillary Clinton zapewniła, że stan zdrowia kandydatki demokratów jest dobry i że będzie mogła pełnić funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Hillary Clinton opuściła dom w Chapaka na przedmieściach Nowego Jorku i jest w drodze na wiec w Karolinie Północnej. Następnie spotka się z przywódcami organizacji latynoskich w Waszyngtonie. Będą to pierwsze wystąpienia, bo jej sekretarz stanu od niedzieli, kiedy to poczuła się tak źle, że nie mogła o własnych siłach wsiąść do samochodu. Cieszę się, że posłuchałam zaleceń lekarzy i odpoczywałam zamiast pracować w czasie choroby, co zdarza się chyba wielu ludziom, mówiła w wywiadzie radiowym. Lekarka Hillary Clinton, Lisa Bardak, poinformowała, że była sekretarz stanu nabawiła się łagodnej, niezaraźliwej formy zapalenia płuc. Przepisano jej 10-dniową kurację antybiotykiem i zalecono kilka dni odpoczynku. Z opublikowanego raportu medycznego Hillary Clinton wynika, że jej ciśnienie krwi wynosi 100 na 70, poziom cholesterolu jest w normie, ma też dobre wyniki badań mammograficznych. Pewne informacje na temat stanu zdrowia przekazał także Donald Trump. Wynika z nich, że ma nadwagę i że zażywa lek obniżający poziom cholesterolu. Lekarz miliardera zapewnił jednak, że jego stan zdrowia jest bardzo dobry. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 4-7 stopni na północnym wschodzie, przez 8-12 w centrum do 14 na południowym zachodzie kraju i miejscami nad morzem. W Kotlinach Górskich lokalnie około 5 stopni Celsjusza.
Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni, gdzieniegdzie zmienny. A dziś w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe na zachodzie i północy Polski miejscami, co prawda wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale padać nie powinno. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest piątek, 16 września, 260 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie o 6.12, zajdzie o 18.47. Dzień będzie więc trwał 12 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą Cyprian, Edyta, Kama, Kamil, Korneliusz oraz Ludmiła. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zapraszam Państwa na magazyn informacyjny. 24 godziny w Polsce i na świecie. Nowe ustalenia podkomisji smoleńskiej. Wiadomo, że przy tak olbrzymim śledztwie no jakieś niezręczności czy jakieś niezgodności wersji mogą się zdarzyć. Cała ta historia obnażyła wszystkie słabości polskiego państwa. Dymisja ministra skarbu Dawida Jackiewicza. Rozumiem, że takie jest uprawnienie pani premier i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dymisja ta jest efektem walk frakcyjnych w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że ta grupa związana z premierem Morawieckim odnosi dzisiaj sukces. W programie także o planach produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Witold Tabaka, zaczynamy. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Podkomisja smoleńska nie wskaże winnych katastrofy smoleńskiej, a jedynie przedstawi jej przyczyny. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że podkomisja została powołana, ponieważ inne zespoły badające przyczyny katastrofy działały niesolidnie. Bezsporne dowody fałszowania i manipulowania, a przede wszystkim omijania, ukrywania prawdy na temat rzeczywistego przebiegu wydarzeń znajdowały się głównie w archiwach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego kierowanych przez pana ministra Jerzego Millera. Zdaniem ministra to podczas jej prac, ale też prac Komisji Rosyjskiej dochodziło do fałszerstw, ale przede wszystkim do ukrywania informacji dotyczących katastrofy. Nie chodzi jednak o to, by dziś wskazywać winnych. Proszę nie spodziewać się, że ta komisja przedstawi winnych, bo to nie jest zadaniem tej komisji, a jedynie wskazanie, jakie czynniki, jakie wydarzenia doprowadziły do tej tragedii, nie zaś wskazywanie winnych. Chcę to bardzo jasno podkreślić. Winnymi, zdaniem Antoniego Macierewicza, powinni zająć się inni, powinny się zająć się inne instytucje, takie jak prokuratura i sądy. Minister dodał, że postanowił przekazać komisji wszelkie materiały dotyczące katastrofy znajdujące się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Materiały te zostały odtajnione. Minister obrony zdecydował o odtajnieniu wszystkich materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej znajdujących się w zasobach resortu. Postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa, łącznie z dokumentacją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która się zajmowała poprzednio tym wydarzeniem, nowo powołanej komisji, tak by mogła z pełnym obiektywizmem do tych danych się ustosunkować. Minister zdecydował też o tym, że dane, które są niezbędne dla przedstawienia opinii publicznej obiektywnego przebiegu wydarzeń, też będą odtajnione i udostępnione. Zaznaczył, że chodzi o dziesiątki tysięcy stron materiałów. Dr Wacław Bereczyński deklaruje, że podkomisja smoleńska nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń i hipotez na temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Szef podkomisji powiedział, że priorytetem jest dokładne wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie wniosków. Komisja powstała do badania wypadku 10 kwietnia 2010 roku i naszym zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn katastrofy. Tak jak powiedział pan minister, tak żeby wiedzieć, co się stało, tak żeby nic takiego nie mogło się stać w przyszłości. My nie przyjmujemy żadnych wstępnych hipotez ani żadnych założeń. Nie wiemy, co się stało, po to nas powołano, żebyśmy wyjaśnili, co się stało. Bez żadnych wstępnych założeń. Dr Wacław Bereczyński poinformował również, że pierwsze elementy samolotu znalezionego kilkadziesiąt metrów przed Brzozą, w którą miał uderzyć, jak powiedział w wiadomości o odłamkach Tu-154M, zostały utajnione przez komisje zajmujące się przyczynami katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Element samolotu znaleziono 60 metrów przed tak zwaną Brzozą, paserną Brzozą. Następny odłamek znaleziono 30 metrów przed Brzozą. Pan profesor Nowaczek odnalazł
który był ukryty w obu raportach. Podkomisja ustaliła też, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragment zapisu z rosyjskiego rejestratora. Ustalono, że w wyciętym fragmencie zapisu znajdowały się informacje o niesprawności silnika, generatorów i radio wysokościomierzy. Miało to nastąpić, gdy samolot znajdował się na wysokości 15 metrów. Rozpad konstrukcji samolotu nastąpił na odcinku około 900 metrów. Dr Kazimierz Nowaczyk mówi o manipulacjach i fałszerstwach w zapisach czarnych skrzynek z Tupolewa. Członek podkomisji smoleńskiej podkreślił, że poważne wątpliwości budzą braki w zapisach i różnice między danymi pochodzącymi z polskiego i rosyjskiego rejestratora. Podkomisja odnalazła w materiałach źródłowych pełne zapisy polskiej skrzynki i rosyjskiej skrzynki. Jeżeli porównamy to z poprzednią informacją z raportu ATM, widać, że z polskiej skrzynki wycięte zostały około 3 sekundy, z rosyjskiej około 5 sekund. Wcześniej na posiedzeniu podkomisji smoleńskiej głos zabrał ekspert lotniczy z Wielkiej Brytanii, profesor Frank Taylor. Jak powiedział, polskie instytucje badające katastrofę nie starały się usunąć szumów z nagrań z kabiny samolotu. Ze zdjęć satelitarnych ma z kolei wynikać, że wiele przedmiotów zostało przemieszczonych na miejscu katastrofy, co jest całkowicie nieprofesjonalne. Niektóre elementy rozbitego samolotu znaleziono dopiero pół roku po katastrofie, a ciała niektórych ofiar nie zostały właściwie zidentyfikowane. Podkomisja smoleńska stawia tezę, że premier Donald Tusk i szef komisji badającej katastrofę smoleńską Jerzy Miller żądali, by polski raport w tej sprawie był taki jak rosyjski. Na dowód przedstawiono kilku minutowe nagranie. Głos ma należeć do Jerzego Millera. Nasze ustalenia zostały uwzględnione w wspomnianym informacje, tylko wzmocnione społecznie. Jeżeli te dwa raporty będą różne, to będzie tylko cała teoria spiskowa budowana w społeczeństwie, że albo ten ukrył, albo tamten ukrył, ale na pewno prawda jest gdzieś jeszcze. Proszę, po pierwsze, bym poprosił, żeby przedyskutować zmianę raportu państwowego albo wyprodukowanie dwóch raportów państwowych. Senator PiSu Jan Maria Jackowski oczekuje, że podkomisja będzie w spokoju pracować, by zaprezentować opinii publicznej nieujawnione dotąd fakty. No przede wszystkim trzeba podkreślić, że bulwersująca jest informacja o tym, że są różnice, jeżeli chodzi o zapis czarnych skrzynek i są różnice sekundowe. I w związku z tym mam nadzieję, że opinia publiczna będzie poznawała dalsze szczegóły przebiegu tej ogromnej tragedii, ponieważ ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, to znaczy nie wiemy ostatecznie, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Platforma Obywatelska mówi o steku manipulacji. W ocenie posła Marcina Kierwińskiego podkomisja ma cel polityczny i chodzi jej o udowodnienie tezy o zamachu. Polityk Platformy powiedział, że badaniem katastrofy lotniczej zajmują się ludzie, którzy nigdy tego nie robili. Nie odpowiedziano na podstawowe pytanie, jak to się stało, że polski samolot na kilometr przed pasem znalazł się 15 metrów nad ziemią, mówi Marcin Kierwiński. Przecież to jest tak naprawdę fundament tego, co stało się w Smoleńsku. Ten samolot nigdy nie powinien znajdować się na takiej wysokości. Alarmowały o tym systemy wewnętrzne samolotu. Ten samolot w ogóle nie powinien wystartować. Ten samolot w ogóle nie powinien próbować lądować na tym lotnisku. Do tego tak zwana podkomisja pana Berczyńskiego nie odniosła się. Ale dlaczego się nie odniosła? No bo teza postawiona była wcześniej. Tezę postawił wielki reżyser kłamstwa smoleńskiego, pan minister Antoni Macierewicz. Poseł Kukiz 15 Stanisław Tyszka apeluje, by katastrofy smoleńskiej nie wykorzystywać w celach politycznych. Tyszka powiedział, że fakty należy ujawniać, a nie informować o tym, że je się ujawni. Mi zależałoby na jednym, żeby obie strony tej wojenki partyjnej delikatnie traktowały kwestię smoleńską. Nie wolno wykorzystywać tego w celach politycznych. I tu mam żal na przykład do ministrów Prawa i Sprawiedliwości, że oni mówią, że ujawnią jakieś fakty. Jeżeli mają fakty, niech je ujawniają, a nie zapowiadają, prawda, budując emocje. Paweł Rabiej z Zarządu Nowoczesnej powiedział, że z konferencji smoleńskiej podkomisji nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Zarzucił Antoniemu Macierewiczowi polityczne wykorzystywanie katastrofy. Pan Antoni Macierewicz bardzo skutecznie grał teczkami bezpieki przez ładnych kilka lat, bazując na ich tajności. W tej chwili postanowił powtórzyć tę strategię i gra i będzie grał dokumentami smoleńskimi, starając się budować wokół nich atmosferę sensacji.
Bardzo źle się stało, że rząd Platformy Obywatelskiej nie wyjaśnił do końca wszystkich aspektów tej katastrofy. Powinien był to zrobić. Powinna powstać komisja międzynarodowa. Można było zrobić w tej kwestii zdecydowanie więcej, żeby uniknąć kompromitacji polskiego państwa. Także prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że podkomisja smoleńska niczego nowego nie przedstawiła. Jego zdaniem Antoni Macierewicz podzielił społeczeństwo na zwolenników i przeciwników teorii zamachu. Ta wojna jest już tak zaogniona i podtrzymywanie podziału społecznego służy moim zdaniem też podziałom politycznym na dwa bieguny. Ja się na te podziały na dwa bieguny po prostu nie zgadzam. A takie dzielenie na katastrofie, na tragedii narodowej społeczeństwa rodzi w konsekwencji rozpad tego społeczeństwa. To doprowadza do rozpadu społeczeństwa i wspólnoty narodowej. To powoduje, że ciężko będzie za chwilę mówić o jakiejkolwiek wspólnocie w różnych tematach. Wnuk Anny Walentynowicz, Piotr Walentynowicz, uważa, że rząd Donalda Tuska okłamywał obywateli w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem raport Komisji Millera był pisany pod dyktando Rosji i jest niewiarygodny. Na obecną chwilę chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że szczególnie po tej rozmowie, której słyszeliśmy, kiedy ustalano, w jaki sposób ma przebiegać badanie katastrofy smoleńskiej, że to ma być podporządkowane pod Rosję. Myślę, że no to najważniejsze w tym wszystkim jest to, że chyba już nikt nie ma wątpliwości, iż raport Komisji Millera jest absolutnie niewiążący w jakimkolwiek aspekcie. Piotr Walentynowicz z uznaniem odniósł się do starań obecnego rządu o sprowadzenie do Polski czarnych skrzynek i wraku samolotu. A sprawę komentowali również goście debaty dnia Polskiego Radia 24. Jak podkreśla Adam Jaser, były minister w kancelarii premiera Donalda Tuska, znamy już znaczną część prawdy. Wiadomo, że przy tak olbrzymim śledztwie na jakieś niezręczności czy jakieś niezgodności wersji mogą się zdarzyć, ale nawet dzisiaj usłyszeliśmy, że no ta podstawowa informacja, jaką było to, że pogoda była fatalna, a samolot leciał za nisko, no tego nikt nie zmienia. To, czego nie wiemy, i to pewnie no, nadal będzie kwestią jakiegoś badania i może z czasem się dowiemy, no to kto podjął tę decyzję i jak to się stało, że ten samolot stworzył zagrożenie dla swoich pasażerów. Podkomisja pokazuje, że państwo polskie w sprawie katastrofy smoleńskiej nie zdało egzaminu, uważa profesor Marek Cichocki. Cała ta historia obnażyła wszystkie słabości polskiego państwa i mogę tylko sobie życzyć, żeby jednak w którymś momencie państwo polskie było w stanie wyciągnąć takie wnioski, które pozwoliłyby nauczyć się w taki sposób, aby tego typu sytuacje już nigdy więcej nie miały miejsca. A całej debaty można wysłuchać na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Premier Beata Szydło odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza w związku z zakończeniem jego misji. Resort skarbu zostanie zlikwidowany do końca roku. Projekt ustawy w tej sprawie trafi w ciągu 2 tygodni do Sejmu. Szefowa rządu mówiła, że potrzebna jest inna organizacja i zarządzanie spółkami skarbu państwa. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Chciałam podziękować przy okazji panu ministrowi Dawidowi Jackiewiczowi za jego pracę w ministerstwie. Przypomnę, że zapadały ważne decyzje. Beata Szydło przypomniała, że część zadań nadzorczych resortu skarbu została wcześniej przeniesiona do innych ministerstw. Do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pozostała w tej chwili pozostał ostatni etap realizacji tego projektu, likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Teraz likwidację resortu będzie nadzorował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, a odchodzący minister skarbu Dawid Jackiewicz podziękował za współpracę i wsparcie premier Beacie Szydło i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak mówił, przez 10 miesięcy pracy udało mu się zrealizować wiele istotnych zadań. Do najistotniejszych należy to, iż ograniczyliśmy skandalicznie wysokie zarobki idące w miliony złotych prezesów zarządów spółek Skarbu Państwa. Doprowadziliśmy do tego, iż spółki Skarbu Państwa rozpoczęły pomiędzy sobą współpracę. Jest teraz bardzo widoczny efekt synergii wynikający z tej współpracy. Szanowni Państwo, powołaliśmy Polską Fundację Narodową, pierwszy raz w historii naszego kraju, sprawną organizację, która będzie broniła dobrego imienia naszego kraju. Dawid Jackiewicz przypomniał, że jego głównym zadaniem było przygotowanie likwidacji resortu Skarbu Państwa oraz nowej koncepcji nadzoru nad państwowymi spółkami. Jak powiedział, wypełnił swoje zobowiązanie, bo złożył stosowne dokumenty na ręce premier.
Dawid Jackiewicz życzył też powodzenia szefowi Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykowi Kowalczykowi, który ma nadzorować resort skarbu i jego likwidację do końca roku. Gratuluję panu ministrowi. Mam nadzieję, że ten proces przebiegnie sprawnie. Oferuję swoją współpracę i wszelkie wsparcie na tym końcowym etapie. Rozumiem, że takie jest uprawnienie pani premier i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którym chcę w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za udzielone mi wsparcie. Senator PiSu Jan Maria Jackowski powiedział, że dymisja była do przewidzenia, ponieważ wiadomo było, że resort będzie wygaszany. I pani premier zgodnie z harmonogramem odwołała pana ministra Jackiewicza, ponieważ wypełnił on swoją misję. Pan minister Jackiewicz sam mówił, że będzie prawdopodobnie ostatnim takim konstytucyjnym ministrem Skarbu Państwa, ponieważ jego misja polega na przygotowaniu wygaszenia tego resortu i będzie zupełnie inna realizowana koncepcja nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami Skarbu Państwa, które były w gestii MSP. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Marek Suski, odniósł się do zarzutu opozycji, że minister został odwołany za nepotyzm i kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa. Bardzo ciekawe. Sobie przypominam, jaki nepotyzm i kolesiostwo było w czasach Platformy Obywatelskiej. To te liczne przykłady, które można było wymienić, też zresztą skądinąd ich nie pochwalam. To w porównaniu z ich działalnością to kropla w morzu. Natomiast i to nie powinno mieć miejsca, to fakt. Nic się nie zmieni, oceniają politycy Platformy Obywatelskiej. Cezary Tomczyk mówi, że zmiana nadzorcy spółek Skarbu Państwa jest sprawą drugorzędną. Dlatego, że spółki Skarbu Państwa ciągle będą istniały w takiej formie, jak istnieją, a zmienia się tylko nadzór. Natomiast ten sam nadzór będzie miał tylko jeden cel. Upychać ciągle nowych pisowskich kolesi w spółkach Skarbu Państwa. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, a przykłady pana Mastalerka, Jasińskiego i Maxa Kraczkowskiego są tego najlepszym przykładem. Cezary Tomczyk dodał, że minister Jackiewicz bezbłędnie wykonał zadanie i może odejść. Czyli wszystkich pisowskich kolegów umieścił w spółkach Skarbu Państwa. Zresztą dzisiejszy artykuł w Money.pl łatwo rozwiązuje tę tajemnicę, bo spółki Skarbu Państwa od wielkiej czystki, dobrej zmiany, w nich straciły już 7 miliardów złotych, a sama giełda papierów wartościowych około 150 miliardów złotych. Więc jeżeli to jest wykonanie zadania przez pana Jackiewicza, to faktycznie zostało ono wykonane. Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15 uważa, że dymisja ministra Skarbu to wynik frakcyjnych walk w PiSie. Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że już w marcu tego roku ruch Kukiz 15 wskazywał podczas debaty sejmowej na nepotyzm i kumoterstwo w spółkach Skarbu Państwa. Dymisję widzimy w trochę innym świetle niż wskazywaliśmy, powiedział Stanisław Tyszka. Wydaje się, że dymisja ta jest efektem walk frakcyjnych w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Że były tam intensywne głosy, że minister Jackiewicz w nie dość odpowiedni czy sprawiedliwy w ich mniemaniu sposób dzieli ten tort spółek Skarbu Państwa między poszczególne frakcje w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Uproszczenie można powiedzieć, że frakcja nienajedzonych zwyciężyła z frakcją sytych, najedzonych kotów. Wicemarszałek Tyszka powiedział, że ruch Kukiz 15 domaga się od Prawa i Sprawiedliwości weryfikacji osób nominowanych do spółek Skarbu Państwa. Podkreślił, że nie powinno być tam ludzi z partyjnymi legitymacjami. I chcieliśmy zapowiedzieć, że pomożemy Prawu i Sprawiedliwości oczyścić się zarzutów kumoterstwa i nepotyzmu. Przedstawimy wkrótce propozycje legislacyjne, nazwijmy to ustawą antysitwową, która między innymi będzie dotyczyła ujawnienia powiązań o charakterze rodzinnym, przede wszystkim w ramach instytucji państwowych, a także w ramach spółek Skarbu Państwa. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia, że dymisja ministra skarbu to element walk frakcyjnych wewnątrz PiS-u. Widać, że ta grupa związana z premierem Morawieckim odnosi dzisiaj sukces. Też pewien niedosyt pewnie pojawił się u niektórych członków PiS-u, widząc, że nie zostali dopuszczeni do najlepszych miejsc w Skarbie Państwa. Dziwnym jest tłumaczenie, że pan minister zakończył swoją misję na 3 miesiące przed rozwiązaniem ministerstwa. Widać, że na zewnątrz jednolity PiS, w środku targany jest sporami i kłótniami. Jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, widać, że rząd PiSu dostał zadyszki i nie może już zrzucać całej winy na poprzedników. Widać, że wyczerpało się ta retoryka zrzucania wszystkiego na poprzedników. To już nie działa, więc trzeba zaproponować nowe osoby. Bo zawsze pierwsza dymisja, a ona jednak następuje dość szybko, bo po 10 miesiącach od objęcia władzy pokazuje, że nie ma pomysłu na nowe rozwiązania, tylko są potrzebne zmiany personalne.
Personalia nie są istotne, dużo ważniejsza jest zmiana sposobu sprawowania nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, ocenia Adam Jaser, były minister w kancelarii premiera Donalda Tuska. To ma kapitalne znaczenie dla gospodarki, dlatego czy te przedsiębiorstwa nadal będą dobrze się rozwijały i dobrze funkcjonowały, czy będą tworzyły wartość dla swoich akcjonariuszy. Wiele z nich jest notowanych na giełdzie, więc jakiś taki nowoczesny sposób zarządzania majątkiem państwowym jest niewątpliwie potrzebny. Także wydaje mi się, że te personalia akurat w tym wypadku są mniej istotne. Ważne jest też pytanie o strategiczne kierunki rozwoju, dodaje profesor Marek Cichocki. Stąd pojawia się bardzo często dylemat. Z jednej strony ludzie odpowiedzialni za spółki Skarbu Państwa żyją pod tą presją zysku i konkurencji na rynku. Z drugiej strony jednak zawsze spotykają się z tymi wymogami politycznego myślenia, pewnymi celami, które się stawia z powodów ze względów właśnie nie wolnorynkowych, tylko zupełnie innych. A więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Premier Beata Szydło uważa, że budowa centralnego portu lotniczego będzie służyła rozwojowi kraju. Kilka dni temu tę koncepcję poparł prezes Polskich Linii Lotniczych LOT oraz dyrektor warszawskiego lotniska Chopina. Port miałby powstać między Łodzią a Warszawą. Rocznie mógłby obsłużyć 50 milionów pasażerów. Byłby jednym z najważniejszych miejsc przesiadkowych w Europie. Premier przypomniała, że inwestycja znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości już w 2009 roku. Podkreśliła też, że ma ona uzasadnienie ekonomiczne. Ta koncepcja takiej inwestycji byłaby niezwykle korzystna dla programu rozwoju, który my realizujemy. To oczywiście jest uwarunkowane wieloma różnego rodzaju kwestiami. Po pierwsze, czy LOT sobie z tym poradzi, czy będzie odpowiednia flota, czy jesteśmy na to przygotowani, czy będą rzeczywiście zainteresowani przewoźnicy. No to już jest rola w tej chwili, szczególnie Ministerstwa Rozwoju, który realizuje program odpowiedzialnego rozwoju na przygotowanie takiej koncepcji. Beata Szydło zaznaczyła, że plany budowy centralnego portu lotniczego znajdują się we wstępnej fazie, a decyzję o realizacji inwestycji podejmie rząd. Druga kategoria operacji lotniczych zostaje wprowadzona na lotnisku w Pyrzowicach. To cały system, który ma usprawnić procedury startów i lądowań. Jak mówi Paweł Wojda, dyrektor portu lotniczego, zmiany odczują przede wszystkim sami pasażerowie. Druga kategoria operacji lotniczych pozwala na wykonywanie przede wszystkim lądowań w gorszych warunkach atmosferycznych niż to ma miejsce przy standardowych procedurach pierwszej kategorii. Minima meteorologiczne przy drugiej kategorii są mniej więcej o połowę lepsze z punktu widzenia możliwości wykonania takich operacji. To oznacza dla przeciętnego pasażera, że przy złych warunkach pogodowych planowane lądowanie powinno odbyć się po czasie zgodnie z planem. Druga kategoria operacji lotniczych to zarówno odpowiednie procedury postępowania, które trzeba było przygotować, ale też ważne elementy infrastruktury lotniskowej. Odpowiednie oświetlenie pasa startowego, stabilny system zasilania czy zespół pomocy nawigacyjnych, z których mogą korzystać piloci podczas startów czy lądowań. Wprowadzenie drugiej kategorii operacji lotniczych praktycznie wyeliminuje sytuacje, w których konieczne będzie przekierowanie rejsu z powodu mgły czy niskiej podstawy chmur. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny, każdy piątek po 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. 30 minut po północy. Informacje dnia w skrócie. Paulina
Łukawska, zapraszam. W Braniewie upamiętniono bohaterów podziemia antykomunistycznego. Na murach zakładu karnego odsunięto tablicę upamiętniającą opozycjonistów i więzionego tam księdza Sylwestra Zycha. Na początku lat 80. ksiądz Sylwester Zych został oskarżony o próbę obalenia siłą ustroju komunistycznego i przynależność do organizacji zbrojnej. Czasami znajdowano u nich broń, a czasami ta broń była wcześniej podrzucana. Mówi Waldemar Brenda, szef olsztyńskiej delegatury IPN. Broń, która miała należeć do milicjanta zabitego. Oskarżono księdza o współudział w tym wydarzeniu. Ksiądz Sylwester Zych został zwolniony z więzienia w 1986 roku. W nocy 11 lipca 1989 roku jego zwłoki zostały znalezione przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej. W uroczystościach w Braniewie uczestniczył m.in. kapelan honorowy prezydenta, ksiądz Zbigniew Gras. Przybyłem, aby z wami się modlić za wszystkich tych, którzy byli więzieni nie dlatego, że byli przestępcami, ale dlatego, że chcieli niepodległości dla naszej ojczyzny. Ksiądz Sylwester Zych jest pochowany na cmentarzu w Kobyłce. Marek Lewiński, Polskie Radio Olsztyn. Unijny sąd zniósł część sankcji finansowych nałożonych przez Unię Europejską wobec Wiktora Janukowycza. Były prezydent Ukrainy domagał się ich unieważnienia. Wiktor Janukowycz jest oskarżony o malwersację.